Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z tej serii Hellpoint i startujemy tu z tego miejsca. Idziemy do naszej nowo odkrytej windy, którą pojedziemy na drugie piętro, bo trzecie... A, nie, poczekajcie. My chyba jesteśmy na drugim, zobaczymy co tutaj słychać. Czy tu byliśmy? Aha, no tutaj mamy tych modlących się. Ja ich tutaj ostatnio pokonałem. Z ciekawości co się stanie, za dużo się nie stało. Teraz ich po prostu szybko tu bokiem obejdę. Tam jest jeden z walczących, a tu mamy portal. Portal, czy ja go tutaj... Tak, tu też mogłem się transportować, więc... Wow! Ktoś przyszedł. Koledzy. Dobra, tutaj jest stół. Informacyjny. My pójdziemy teraz tutaj. Aha, tu jest jeszcze jeden taki facet. Tędy na górę wejdziemy. Tu jest facet, do którego będzie się przynosiło fragmenty wypadające z takich większych bossów. Boss nie będzie jakiś duży, tylko tu jest traktowany jako tego pana. Będziemy przynosić... Te drzwi się pewnie też kiedyś otworzą. Będziemy przynosić fragmenty z tych bossów i dzięki temu on nam da broń tych bossów. Oni tu się nawet nie nazywają bossowie, tylko bogowie. My pójdziemy teraz tu. Bo tu jest przejście do następnej lokacji. Jeszcze chciałem wam pokazać w tym świetle, jak będzie dobrze, tak? Jakie mamy już zdobyte zbroje? Nerf Suit Mask. I... O, proszę. Nawet spoko tak wyglądamy. Co jeszcze mamy? Mamy jeszcze Hostess Mask. Po prostu. Ale mamy Broken Eva. I Nerf to jest to samo, powtarza się. A i tu mamy taką zbroję, tylko brakuje nam wyposażenia, znaczy statystyk. To na pewno te czerwone. O, tu jest dużo. Trzeba to po prostu porozwalać. O, ten też spoko wygląda. No, ale statystyki trzeba będzie podnieść. Dobra. Wróćmy do naszej. A jak coś nie będzie nam szło z jakimś bossem, wtedy będziemy manewrować. Czytałem, że przy jednym z bossów, jeden z bossów... A, no tutaj wziąłem jakąś broń, która też statystyki ma słabe. W sumie cały czas bije się tą jedną bronią, więc nie ma znaczenia. Okej, wchodzimy tutaj. Byłem chyba już tu. Tylko potem są właśnie takie teleporty, człowiek się przenosi. Ja czytałem, że jeden z bossów no, ma jakieś skażenie radioaktywne chyba. Trzeba więc ubrać taki kostium, który będzie na, którym będziemy odporni na to skażenia radioaktywne. Na razie jakoś specjalnie nie manewrowałem tymi kostiumami, aczkolwiek nie wiem, czy ci, których do tej pory pokonałem, są traktowani jako bossowie, czy jako mini bossowie.
Prawda, nie pokonałem ich za pierwszym razem, tylko nie wiem, za którym, za piątym, to już nie bywało. Ci dwaj na przykład, którzy biegali, to w miarę prości byli, mimo tego, że uważani są za trudnych. I jesteśmy w nowej krainie, nowej lokacji. Tu mamy wyrwę, ja już ją aktywowałem. Mogę ją zsynchronizować, ale szkoda mi tego elementu do synchronizacji. I teraz tak. Tu z przodu były takie duże drzwi. O, i znowu duch, no nie. Ale to widzicie, to nie jest komputer, bo on tak chodzi. Znaczy nie jest prawdziwy przeciwnik, bo przecież bym je zauważył. Jest taki duch, który jakby, nie wiem, gra go generuje. Bo go minę i... Tu były takie wielkie drzwi, które otworzyłem przechodząc tu po prostu z drugiej strony. Tu na górze, tam na górze stoi gościu, który strzela do nas. O, właśnie. Jeśli strzela. Ostatnio też tak wpadłem. Ej, panie, panie. Nie, bo... O, takiego w ogóle nie widziałem. W kosmos gdzieś przyleciałem. Była taka drabina i myślę, że... Mam się jak do tego strzelca dojść tam na górę, bo on przeszkadza ewidentnie tu w eksploracji. Jest tu niedaleko też boss i tam będę chciał do niego dojść. Ten strzelający to nie jest ani boss. To taki silniejszy przeciwnik, znowu jeden z silniejszych przeciwników, tak jak był ten mini boss, z którym się biliśmy w poprzednim odcinku. I tak samo tu ten wydaje się po prostu silniejszym przeciwnikiem, bo on tam sobie stoi i nam przeszkadza. Ten pocisk, jak widzieliście, leci i w sumie, o tu nawet na tym zdjęciu jest po prawej stronie, jakby taki strażnik, który tutaj pilnuje. Więc trzeba go będzie po prostu tutaj pokonać. A pociski lecą w taki sposób trochę nieskoordynowany. Jak mnie tu zaraz jeszcze duch dopadnie. O, właśnie. Można go jakoś też cofnąć. A zobaczymy, czy go. O, boi się tu wejść, czy drzwi. Serio? Nie przejdzie tu, bo drzwi ma zamknięte, które ja otworzyłem i dla mnie są otwarte. Patrzcie, możemy wejść tu. Tamten już strzela. Tu przez ścianę pewnie będzie wybuch? Nie, nie będzie. Spróbuję do niego jakoś dojść. O, on jest tam na dole. A, tu jest. Dwóch jest. Okej. W porządku. Tylko jak tam dojść? Aha, no to ja chciałem dojść. Ale jak dojść do tego? No cóż. Dobra. Zjeżdżamy na dół. Tu są też tacy nowi przeciwnicy z mieczami i z karabinami. Tu szybcy, pewnie zaraz tu któryś będzie. Jakaś. No i taka sytuacja właśnie. Tutaj nie ma tej drabiny. Weźmy sobie życie, bo nas zaraz tu zabije. Tu jest właśnie sytuacja. Kiedy mogę tu wjechać, wskoczyć? I się z chłopem pobić. Aczkolwiek, czy to jest dobry pomysł? Trochę wątpię. Tu mnie zaraz facet rozwalił. Szkoda, że jego nie rozwali. Wziąłem jakąś część. No tam na środku jest ewidentnie na tym drzewie, ale jak tam na to drzewo skoczyć?
Z góry trzeba skoczyć, czyli chyba tam, gdzie wjeżdżałem, trzeba wejść i potem skoczyć. No tego tu pokonać, no to w sumie co nam to da? Już prawie pokonany, patrzcie. Leci do niego. Mogę sobie zrobić coś takiego. Wow. 1150. Jeszcze żebym tutaj nie wybuchnął na końcu. Okej. Misiu pokonany, aczkolwiek drugi jeszcze strzela. To jest jakieś samonaprowadzające. Spróbujemy tutaj te drzwi otworzyć szybko. This is the night. Dobra, spadamy stąd. Nie ma co kozaczyć, jeszcze spróbuję skoczyć na to drzewo. Chociaż życia mało, więc idziemy stąd. Tego drugiego można by też jakoś pokonać. Ale zobaczymy, co tutaj dalej słychać. Tu jest gdzieś właśnie. Nie mamy tu żadnych przeciwników. Ale tu jest gdzieś właśnie. O, jest misiek. Widzicie, to jest też taki mistrz miecza. Aczkolwiek jak spotkam jeszcze jednego mistrza miecza, to już będzie po mnie. Nawet fajnie to wszystko tutaj wygląda. To nie są te moje drzwi, ja tu po prostu tędy przeszedłem dookoła. Jest kolejny. Tu się coś ładuje i nie wiem, czy to jest... O, tam jest boss. Tu raczej przegramy tę walkę. Nowe ryby, czerwone, z laserem. W sumie nie ma sensu tu wchodzić teraz przy takim naszym... Więc zbadajmy to, a potem wejdziemy do bota. Przy naszym małym poziomie życia szukam jakichś ukrytych przejść, aczkolwiek... Tamten nas zaraz zauważy. O, na dole coś jest. Jak tam, panie, zejść? Tak skoczyć? Było fuks, jakbym tam wskoczył. Tutaj drzwi zamknięte. Nie wiem, te ściany z takimi, że tymi. Czy tutaj się będzie wkładało jakieś kamienie? No z tym walczyć to trochę słabo, nie? Ale już nas goni. No i to jeszcze bombardier. Co tam zostawiłeś? A, to takie słabe jest. Dobra, jeszcze tylko jeden i będziemy mogli... Tu jest winda. Tu jest winda, to zaraz... Oj! Właśnie. Jeszcze jeden i możemy sobie dodać życia. Aczkolwiek tu nic nie ma. Nie wiem, czy te ściany będą kiedyś do uruchomienia, bo tu w sumie jest dużo tych ścian. Pojedźmy sobie windą do góry. Obadamy teren. O, ryba. I pan. To jest właśnie taki cios z wyskoku. Oni jeszcze mają właśnie w drugiej ręce... Właśnie mają właśnie... karabin. A tu jest puste lokum, w którym jest tylko ryba. I nie wiem, czy tu będzie jakaś winda, czy tu się coś otworzy.
każdym razie na ten moment, jak dla mnie, to jest tylko ryba. Ok. Tam chodzi bombardier. Coś tu cały czas tak huczy, buczy. O nie, bombardier, to jeszcze jest misiek z mieczem. Jednym ciosem, proszę bardzo. Jednym uderzeniem. Cały czas coś tu buczy, ale... ale nie wiem co... Mało życia. Ciekawe, gdzie on tam stał. Tam jest jakieś... pole? O, patrzcie, gdzie on stał. No, stał. Cios, cios! No właśnie. No tak się trochę zawiesiłem po tym skoku. Jestem na granicy... śmierci. Bo nie mam apteczki, że tak powiem. Chyba tak trzeba to nazywać. Ale tym samym sobie zwiedzimy trochę lokalizację. O kurde. Duchem się nie chcę bić, bo nie mam szans. Tym bardziej, że nie wezmę apteczki. Ale mamy apteczkę. Dajmy sobie życia. No takie branie apteczek jest trochę niehonorowe. I jak o, jesteśmy po drugiej stronie. Jak grałem w Dark Souls właśnie, to no, prawdziwy pojedynek powinien być taki, że... o, idzie. Że nie powinno się używać apteczek. I walczyć wtedy honorowo. No ale... no i nie wiem dalej, jak tam wejść na dół. Bo to jest gdzieś tam. No, tu mamy punkt odrodzenia i pójdę, bo może 5000 wystarczy nam na odrodzenie. Ten duch pewnie z tyłu goni i teraz raczej już nas nie złapie. Serio? No to przynajmniej wiemy, że tak też można. Poświecę mu latarką po oczach. Żartuję. Ale jak tu zginę, to tu się odnowię, więc... spoko. Kwestia, ile masz... staminy, nie? No właśnie. Mało życia zostało, duch pokonany. Jakiś tam 1000 chyba dostaliśmy. Te duchy to są... to raczej nie jest prawdziwy gracz, bo prawdziwy gracz to by nas tutaj... oj, nieźle poskładał. Mam tutaj rzeczy... często sobie sprawdzam, czego mi tu brakuje, na przykład... do statystyk właśnie, żeby tego używać. Tutaj do broni, może pójdźmy w tą broń. Żeby... móc w pełni korzystać z tej broni, bo być może przy niektórych przeciwnikach będzie dobrze korzystać z tej broni. Więc tu mamy całą tą krainę właściwie odkrytą już. O, tu jeszcze dwóch takich hipków. Ale w sumie nie muszę się z nim bić. No i tu jest gdzieś właśnie spadek skoku. Czy to jest zejście do jakiegoś sekretu? Nie wygląda na to. Ale tam widzieliście, jest jedno miejsce takie... no chyba to nie jest sekret. Że mogłem skoczyć, ale to... skok ryzykowny. Aha, no i to jest takie... wielkie miejsce.
Można to podnieść do góry. Ogólnie pokonanie tych dwóch przeciwników, tych dwóch bossów, którzy ze sobą chodzili, patrzcie, tu jest, spowodowało, że jest dużo ścieżek, w które można iść. Tym urządzeniem zmieniamy pozycję tego wielkiego czegoś, obniża się, albo podwyższamy je do góry. I otwierają się nowe ścieżki. Tutaj trochę się tak haczy, spadają klatki, ale właśnie zmienia nam się miejsce, do którego możemy teraz wejść, bo tu jest właśnie ciskamy i tu podjeżdża winda do góry. Ale dobra, teraz zajmijmy się raczej tym naszym bossem. Chociaż mamy mało życia, no ale ja tutaj, żeby tego tak nie przeciągać, ciekawe czy te drzwi się otworzą, pewnie nie, to nagram potem już tą wygraną walkę z bossem. Nie sądzę, że przy takiej konfiguracji ja tutaj od razu pokonam bossa. Jak dojść do bossa najszybciej? Spróbuję, czy to jest dobra droga, czy na przykład iść od razu w prawo. Tutaj oczywiście chłopacy są dwa i nie, jeden jest. No i do tamtego muszę jeszcze się zastanowić, jak tam przejść, dojść. Chyba, że po tych drzewach się jakoś skacze. No tam z tamtego można... A dobra, spróbujmy jeszcze skoczyć. Czy jak spadnę na to drzewo, to będę mógł to zebrać. Bo tutaj jest tak, tu jest drabina. I właśnie to jest to takie, że trzeba się rozglądać, bo czasem masz coś pod nosem. No, właśnie. I teraz trochę życia zabrane, ale co mamy? 3333 aksjonów. No, powiem szczerze, szału nie ma i zastanawiam się, dlaczego ten pan do mnie nie strzela. Jak w ogóle do niego wejść, dojść. Jak spadnę, to się zabije, no ale co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No, nie wiem, jak ja miałem stąd zejść, może było jakieś poboczne zejście. Dobra. Alma Mater Atrium, tak się nazywa ta kraina. I pędzimy do bossa. Jednego z wielu, bo z tego co widziałem, no to jeszcze przede mną jest, myślę, że z 6 bossów. Albo więcej. Z tego co czytałem, są 2 zakończenia. Jest takie pierwsze zakończenie i takie potem drugie zakończenie. Nie wiem, czy będę... Postaram się zrobić te 2 zakończenia, aczkolwiek przeważnie dochodzę tylko do napisów końcowych. No, chyba, że gra tak wciąga, jak na przykład, nie wiem, Ghost of Tsushima, platyna. Ja nie zdobywam platyn, a tutaj, jako że była też łatwa ta platyna, no zrobiłem wszystko, co można było zrobić w grze. No i drugie zakończenie robiłem w Blasphemous chyba. Tam były 2 zakończenia. Jakieś grze były właśnie 2 zakończenia. Dobra, jesteśmy w pełni życia. I spróbujemy teraz dolecieć do tego bossa. Zobaczymy, no tu są te ryby, więc nie chciałbym tędy lecieć. Myślę, że tędy będzie tak jakby bezpieczniej. Zobaczymy, czy się... O, ten już się odnowił, więc to nie ma sensu ich tutaj bić. Zabieramy to. Bo to jednak 3000. Nie wiem, samo na pewno. O, już z góry z chłopak leci. Buch. To nie wiem, czy to jest taki dobry tutaj. Dobra ścieżka. Bo, ale jak widzicie, fajnie skaczą, tylko że stamina się kończy.
To jest dobra ścieżka, bo... A gdzie moje 3000 akcji? A, ja mam ich w tym... Tam schowanych to po prostu do wykorzystania. No nie, no szybciej tu jest chyba. Nie przechodzę przez te wszystkie ryby. Słabo, no tu po drodze widzę też są jacyś przeciwnicy, więc może faktycznie tędy i tak jest najlepiej. No i znowu się udało, aczkolwiek nie było prosto. Zaraz mi tu jeszcze przyjdą ryby i mnie zatłuką. Więc nawet nie wiem, czy to był boss. Muszę sobie jeszcze potem raz przejrzeć. Ja stąd uciekam. Bo nie ma co nadwyrężać szczęścia. Aczkolwiek boss jest już chyba pokonany. Kombinowałem gdzieś tutaj, zmieniłem sobie strój na taki właśnie... Na ten, tylko maskę zmieniłem. No szybciej biegam, jestem słabiej obciążony. 15 tysięcy, no... To nie było jakieś blokowane przejście, więc... Boss zaliczony. No i dobra, spotykamy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pomyślałem, że muszę to jeszcze nagrać i połączyć z tym filmem, bo tu pokonałem bossa oczywiście. Ryba mnie pokonała, ale wróciłem i ją zabiłem z zimną krwią. A tu z tyłu, po pierwsze mamy to. Access Passport. O proszę. Czyli tam będziemy mogli już przejść. No i tu jest jakaś otwarta przestrzeń. Także to nie jest tak, że zabiliśmy przeciwnika. Był jednak naszym... O, mamy tutaj wyrwę. Był naszym strażnikiem. Powinno być jeszcze napisane
Co to za miejsce jest? Pytanie, które punkty mam? Union Park. A, jest napisane, ok. Dwa punkty mogę dodać. Może pójdziemy w energię. Staminę. Dobra, staminę, tym razem staminę. Myślę, że jeszcze dużo punktów przed nami. Tutaj coś się otwiera. Nie. Dobra, jeszcze raz jak to jest. Ja tylko końcówkę przeczytałem. Alma Mater Atrium Union Park, ok. Union Park. No, taki po prostu park. Tu jest, że są drzwi. Please enter. Ok. Dobra. No to teraz już skończymy. I potem zwiedzamy dalej. Do zobaczenia.